Ledwo zdążyły opaść emocje po wygranej leszczyńskich koszykarek z MUKS-em Poznań, a już tęczowe dopisały kolejną wygraną na swoje konto. Tym razem w hali w Zaborowie podejmowały rezerwy ekstraklasowej ekipy, czyli Enea AZS AJP Dwa Gorzów. Już po pierwszej kwarcie na tablicy widniał wynik 25-12 dla leszczynianek. W drugiej ćwiartce rywalki nie chciały już tak łatwo oddać punktów i dotrzymywały kroku gospodyniom, przez co udało im się lekko zniwelować straty. Na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 38-29 dla Leszna. Po zmianie stron tęcza Leszno nie pozostawiła już żadnych złudzeń gorzowiankom. Trzecia kwarta zakończyła się wynikiem 62-44 i stało się jasne, do kogo trafią tego wieczoru ligowe punkty. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 81-52 dla Pompak z tęczy Leszno. Punkty w sobotnim spotkaniu zdobywały Walentowska 31, Pietrzak 16, Ratajczak 7, Hołtyn 6, Matuszewska 3, Pacholczyk 2.